Więc tak, ja wam dzisiaj chciałem trochę opowiedzieć o tym, jak mamy Erlanga, który jest, działa na maszynie wirtualnej, to jak to wszystko tak pod spodem działa? Jak to się dzieje, że wpisujemy tam jakąś komendę w linię poleceń i zaczyna się wykonywać kod Erlanga? Co się dzieje między jedną rzeczą a drugą? Ja się nazywam Michał Muskała, tak wyglądam w internecie. A i tak jestem dziwny, że interesują mnie różne niskopoziomowe rzeczy. No więc co? Jak coś uruchamiamy, jakiś program, tak? No to mamy funkcję main. Ale w przypadku Erlanga powiem, że nic bardziej mylnego. Tak z klasyka zaczerpnę. Natomiast no, bo mamy jeszcze drugi sposób uruchamiania, który jest po prostu przez skrypty w shellu. Jeżeli sobie zobaczymy na źródło komendy Erl, no to ono wygląda mniej więcej tak. Ustawia parę zmiennych środowiskowych, po czym wykonuje polecenie exec na binarkę, która się nazywa Erl-exec, przekazując tak naprawdę wszystkie argumenty. Więc co to ten Erl-exec robi? Erl-exec jest już napisany w C. I ma już ładnego maila, maina, tak jakbyśmy się spodziewali. I ten Erl-exec co robi, to wcale nie zaczyna wykonywać Erlanga. To, co ten Erl-exec robi, to przechodzi pierwszą rundę parsowania argumentów. Bo tych rund jest parę. I tak naprawdę pobiera trzy zmienne środowiskowe. A-flux, flux i z-flux, które pozwalają dodać flagi na początku, w środku albo na koniec wszystkich flag, jakie mamy. Dodatkowo możemy przekazać flagę argsfile, która ma flagi w pliku dodatkowym, więc on odczyta ten plik i doda do wszystkich flag. Doda, potem zwaliduje częściowo te argumenty, wszystkie flagi. Jakieś... Wszystkie argumenty, czy co to jest? To są, tak, to jest za całe argcy, tak, jakbyś miał w C swoje, tak, czyli wszystkie argumenty. I on generalnie je realokuje do nowej tablicy w C, tak, i sobie tam dodaje, odejmuje kolejne czyli rzeczy. Czyli te zmienne środowiskowe to są niejako doklejane do tego, co jeszcze przekazuje? Tak, dokładnie, dokładnie, okay. Tak, te zmienne środowiskowe są doklejane i pliki z argumentu argsfile są też jeszcze doklejane do tego, zawartość pliku. Na koniec. Na koniec. Chyba w miejscu, w którym było argsfile. Zamiast argsfile jest zawartość pliku. Ale w ogóle. Także sprytnie, sprytnie. Tak, potem jest jeszcze pewna doza kompatybilności między flagami starymi a nowymi. Tam mam potem parę przykładów jakichś ciekawych rzeczy, które tam znalazłem. I dodawana jest jeszcze flaga home, która taka, żeby była kompatybilność między różnymi systemami, bo różne systemy mają w różny sposób znajdują, gdzie znajduje się home. Też w tym momencie możemy, jest konsumowana flaga env. Ona pozwala ustawić zmienne jakby środowiskowe, takie jakby były z systemu. Po prostu jakby w shellu ustawić te zmienne, więc są czytane stamtąd i ustawiane z powrotem do systemu. A jakbyś endnie ustawił errów aflax? Nie mam pojęcia, co się stało. Tak rekurencyjnie się już nie da chyba. Chyba nic, bo w tej pierwszej rundzie parsowania... Tak. No. I potem mamy jeszcze część opcji, tu póki co były jakieś tam opcje z minusami, ale tak naprawdę opcje, które są później konsumowane przez samego Erlanga, podawane są z plusem w tych opcjach. Więc wszystkie te z plusem są zbierane, plusy są zamieniane na minusy i potem są przekazywane te wszystkie argumenty dalej do kolejnego kroku, w którym kolejny krok to jest po prostu uruchomienie kolejnej binarki. I ta binarka to jest już BIM SMP. Plusem była śmieszna taka akcja, że w którejś wersji z tych starszych maszyn wirtualnych, jeżeli na przykład cookie albo jakikolwiek wartość parametrów zawierała plusa, to się wywalało w trakcie przeładowywania. Nie to jakoś za bardzo. Więc tam ma bardzo dużo ciekawych rzeczy. Można na przykład ustawić
to jest zmiana środowiskowa Erl malloc lib, która jest odczytywana. Natomiast dla każdej wartości innej niż libc to się wszystko wywala. I stwierdza, musi być libc. Więc tak ktoś obstawiał, że kiedyś jakiś feature był, ale został usunięty, a rzeczy zostały. Tak samo jest argument SMP, który czyli to jest skrót od Symmetric Multiprocessing. Tak, czyli po prostu można włączyć albo wyłączyć multithreading, ale w OTP 21 opcja emulatora bez multithreadingu została usunięta. Więc tak naprawdę nie da się go wyłączyć. Ale flaga jest. Tak, jeżeli stwierdzisz, że nie chcesz multithreadingu, to stwierdzi ci, ale nie możesz. Także powie ci, uruchom multithreading, ale tylko z jednym wątkiem. Tak ci poradzi. Dodatkowo też była jakaś flaga instr, która jest jakaś ekspansja do flagi jakiejś mim true, ale to wszystko się potem wysypuje, mówiąc, że takiej flagi nie ma. Więc tak. Aha, i no jeszcze odczytuje różne informacje o procesorze i wyrzuca je od razu. No właśnie, tak, do tych nie w tym kroku. Użytecznych, nie w tym kroku. Nie w tym kroku, to jeszcze nie doszliśmy. Następny krok to jest program, który się nazywa BIM SMP. I ten program ma już ładnego maila, który wykonuje funkcję ErlStart. I funkcja ErlStart jest zdefiniowana w pliku ErlInit. I ten plik Erlang, ta funkcja ErlStart już tam jest bardzo długa, ale jedną z pierwszych rzeczy, którą wywołuje, to jest inna funkcja, która nazywa się Erlinit. I w tym miejscu ponownie odczytywana jest topologia procesorów. Ile tam jest procesorów, też jakieś bardziej zaawansowane rzeczy, jeżeli mamy jakieś tam architekturę NUMA, także te procesory nie są symetryczne, to on to wszystko odczytuje. Tu można też przekazać różne bardzo ciekawe argumenty, które to kontrolują. Jest konfigurowane jest monitorowanie systemu operacyjnego czasu, ponieważ Erlang ma własne pojęcie czasu i jest kilka flag, które kontrolują, jak ten czas ma zachodzić synchronizacja czasu między Erlangiem a systemem operacyjnym. Na przykład, jeżeli mamy w systemie operacyjnym zmienimy czas, to w Erlangu nie chcemy, żeby czas szedł do tyłu generalnie, bo to no nie jest zbyt dobre dla programu, więc tam jest kilka opcji, jak sobie z tym poradzić. Uruchamiana jest też coś, co się nazywa Thread Progress i to generalnie jest pomysł, jak w bezpieczny sposób robić rzeczy pomiędzy wieloma wątkami, bez loków i bez funkcji, bez zmiennych atomicznych. Natomiast to generalnie jest temat na chyba zupełnie osobną prezentację, jak to jest tam robione w środku. Uruchamiane są alokatory, bo dla różnych elementów pamięci są różne strategie alokowania tych rzeczy. Tak naprawdę malloc taki tradycyjny nie jest używany w samym Erlangu. Tylko są, tak naprawdę jest reimplementacja malloca na kilka różnych sposobów. Zależnie od tego, co będziemy alokować. Tam zamiast polster miało być polset. I to jest w jaki sposób odczytywane są pliki, sokety i tak dalej. Więc tak, są potem parsowane jakieś tam kolejne argumenty do tych rzeczy. No i przechodzimy do dalszej części. To już była druga runda parsowania argumentów, którą przeszliśmy. W dalszej części tej inicjalizacji jest trzecia runda parsowania argumentów, w której parsowane są wszystkie pozostałe argumenty. Prawie. I niektóre te nazwy tych argumentów są takie piękne. Tutaj parę przykładów wyciągnąłem. Są wszystkie udokumentowane. Potem jest też jakaś konfiguracja rozmiarów stacku w wątkach i ona jest wyrażona w kilosłowach. No czyli słowo to jest słowo maszynowe, tak? Czyli size of void gwiazdka.
tak? Jakbyśmy wzięli w C. Znaczy mamy 128 kilosłów, no więc to wychodzi razy 8, tak? No to mamy, powiedzmy, ten około 1 megabajta stos dla normalnych wątków, które będą wykonywać kod w C. Tam jest komentarz w kodzie, że tak duży stos jest dlatego, że będzie tam wykonywany też wyrażenia regularne, które często potrzebują bardzo dużego stosu. I potem jest inicjalizacja różnych struktur danych, w szczególności tabeli procesów, stanu garbage collectora, instalowane są wbudowane funkcje i ładowane są preloadowane moduły, o których zaraz trochę więcej powiem. A ten stos to nie jest jakiś współdzielony? To jest stos wątku. Nie? Jak tego taki, jak uruchamiasz nowy wątek w C. A to każdy wątek dostaje? Każdy wątek dostaje osobny stos, tak. Ale to nie jest wątek, to nie jest proces Erlangowy, to jest wątek. Nie, chodzi o ten wątek w C, taki, tak. Okay. Taki w, a ile on nie sobie odpala? On odpala sobie domyślnie na normalnych schedulerach tyle, ile masz korów. Plus do tego chyba jeszcze są brudne schedulery na kod nie Erlangowy. Czy to są jakby te wątki, na których później rzeczywiście tak, są schedulowane? Tak, tak, dokładnie. Nie? Plus potem jest jeszcze trochę tych brudnych schedulerów. A to są to brudne? Tak. Brudne wykonują, jeżeli masz jakiś kod w C i wykonujesz i wywołujesz go z Erlanga, to problem jest taki, że wiele rzeczy w maszynie wirtualnej, w szczególności ten system Thread Progress, o którym wspomniałem, wymaga tego, żeby co jakiś czas wątki jakby zwracały kontrolę. Tak? Jeżeli zaczniesz coś wykonywać w C, to nie masz takiej gwarancji, że to zwróci. Więc to jest wtedy wywalane na te pozostałe wątki. I w tym momencie, po tym jak to załadujemy, już wszystko zainstalujemy, załadujemy te moduły, to uruchamiane są pierwsze procesy. W szczególności proces, który nazywa się Erl First Process OTP. Tam również bezpośrednio z C uruchamiane jest kilka dodatkowych procesów. W szczególności cold, o których potem w sumie powiem. To są procesy Erlangowe. Tak, to są już procesy Erlangowe. Natomiast one są uruchamiane, natomiast nie ma jeszcze uruchomionych wątków, które by wykonywały je. Tych wątków jakby tych w C, które by wykonywały procesy, tak? Które by były w stanie wykonywać kod w procesach. Dopiero potem, jak one są wystartowane, dopiero wtedy uruchamiane są te wątki, które sobie zaczną wykonywać ten kod. I na koniec ten główny wątek, z którego to wszystko uruchamialiśmy, jest parkowany. On generalnie sobie już potem nic nie robi. Tylko wisi sobie ten główny wątek. Czy w zależności od systemów operacyjnych, na Windowsie coś tam chyba jeszcze jest zrobione z tym głównym wątkiem. Ale tego kodu Windowsowego nie czytałem za bardzo. Na systemie, o którym nie wspominamy. Więc tak. Więc to są moduły, które są preloaded. I to znaczy mniej więcej tyle, że kod tych modułów jest kompilowany, po czym jest wkompilowywany bezpośrednio w C. Wkompilowywany jest kod tych modułów bezpośrednio w maszynę wirtualną. I to wygląda mniej więcej tak, że generowany jest taki plik, który się nazywa preloaded C i on ma taki tam ileś tam linii i po prostu zawiera taki bytecode dla tablicę z bytecodem dla wszystkich tych modułów. Czekaj, czy to jest prekompilowane? W momencie, kiedy kompilujesz maszynę wirtualną, to on kompiluje dodatkowo te moduły Erlangowe. Rozumiem, ale on je kompiluje do bytecodu. Tak, kompiluje do bytecodu, po czym ten bytecode jakby wrzuca bezpośrednio do C. Znaczy wrzuca do C? No, tak. Do bezpośredniej, nie? Aha, okej, okay, czyli do tablicy w C. Tak, dokładnie, do tablicy w C. Nie? Jakby wkompilowuje je bezpośrednio do programu. No więc no, to są takie moduły, w szczególności moduł Erlang, który jest taki najbardziej podstawowy. No ale to są też moduły właśnie, które obsługują te systemowe procesy i różne moduły, które bardzo mocno
używają różnych rzeczy z maszyny wirtualnej. Także tak. A i właśnie mówiłem o tych procesach systemowych. Więc te procesy systemowe są trzy. To są procesy uruchamiane bezpośrednio przez maszynę wirtualną. Jeżeli którykolwiek z nich padnie, to cała maszyna wirtualna pada. I te procesy są używane do tego, żeby w Erlangu zaimplementować pewne rzeczy, które normalnie, za które normalnie odpowiedzialna byłaby maszyna wirtualna na takim niskim poziomie. Czyli na przykład mamy ten Literal Area Collector, który jest używany w momencie, kiedy moduł jest usuwany z maszyny wirtualnej, to każdy moduł ma trochę danych jakby takich stałych. Tak? Każdy moduł ma trochę stałych i te stałe nie są kopiowane między procesami, no ale jeżeli usuniemy ten moduł, to usuniemy te stałe, no i ich nie będzie w tych procesach. Więc to, co ten proces robi, to chodzi po wszystkich procesach sobie i każdemu procesowi sprawdza, czy on ma jakąś pamięć z tego modułu, który chcemy usunąć i dokopiowuje do tego procesu tą pamięć, no i na końcu usuwa moduł. Potem jest też kolejny, który się nazywa, jest Code Purger, który z kolei odpowiada za to, że jeżeli ładujemy nowe wersje modułu, no to jeżeli jakiś proces wykonuje starą wersję, w sumie tak naprawdę dwie wersje starszy kod modułu, to te procesy trzeba ubić, zanim załadujemy jeszcze nowszy proces. To jest generalnie do hot swapa, tak? Tak, to jest do hot swapa. No i ostatni jest proces, który tak naprawdę jest odpowiedzialny za obsługę takich wewnętrznych wiadomości, które maszyna wirtualna wysyła do procesów, kiedy te procesy wykonują właśnie ten brudny kod w C. Tak? I właśnie one wtedy nie wykonują żadnego kodu w Erlangu, więc te jakby obowiązki normalnego erlangowego procesu dla wszystkich tych procesów przyjmuje ten specjalny proces. I tam mówiłem właśnie, że też są instalowane funkcje te natywne jakby. I tu jest jakby przykład tego, jak to wygląda. W szczególności tu mamy funkcję, znaczy tu jest jeszcze instalowana funkcja, tak zwany trap. To jest wewnętrznie używane do tego, że jeżeli mamy funkcję zaimplementowaną w C, i chcemy, nie chcemy przechodzić do tych brudnych procesów, bo to musimy wtedy przełączać wątki, jest bardzo dużo problemu z tym, to możemy naszą funkcję w C zaimplementować w specjalny sposób, taki, że ona może zapausować w pewnych momentach. No i to jest sposób, w jaki jest to inicjalizowane. Tam jest pewna struktura danych, którą przekazuje, także jeżeli, że funkcja map merge w tym wypadku może sobie zapauzować w trakcie wykonywania i ona potem uruchomiona zostanie z powrotem dalej, kiedy proces wróci. A to jedynka? Że jeden argument. Aha, okej. No więc tak, i wszystkie te schedulery, czyli te procesy, te wątki w C, które wykonują rzeczywisty erlangowy kod, one ostatecznie wywołują funkcję process main. Ta funkcja process main właśnie to jest główna pętla jakby interpretera bytecodu. Jest gigantyczna, była gigantyczna funkcja. Ona chyba miała około 6000 linii w C i miała go to wszędzie. Tam i z powrotem. Generalnie nie miało. No, nikt normalny nie był w stanie zrozumieć, co ona robi. Więc, żeby nie było takiej wielkiej funkcji... To było pisane ręcznie, czy generowane? To było pisane ręcznie, tak. To było pisane ręcznie. Więc, żeby nie było takiej wielkiej funkcji, to teraz jest pseudo C, które jest kompilowane przez skrypty w Perlu do C, które potem są inkludowane do tej funkcji. I to poprawiło sytuację. Tak, bo, znaczy,
poprawiło to sytuację o tyle, że ten DSL, który mamy do tego, jest w miarę czytelny. Tak, na przykład, no tak wygląda ten DSL na implementację pewnych instrukcji maszyny wirtualnej. I to nie jest aż tak jest okropne. W porównaniu do jakichś tam go-to, labeli i innych magicznych rzeczy. To trochę brzmi jak syndrom sztokholmski. No, tak, no trochę brzmi jak syndrom sztokholmski, no ale przynajmniej jest to 20 plików. To się powinno podobać. Ale przynajmniej jest 20 plików po kilkaset linii, zamiast jednego pliku na kilka tysięcy. Te pliki używają makry zamiast go-to, które makra pod spodem mają go-to. Tak. Ale bezpośrednio go-to nie ma. Tak, schowajmy pod dwa razy pod dywan. Tak, dokładnie, schowajmy dwa razy pod dywan, nie, tak, nikt nie będzie widział, że to tam jest. Nie, natomiast to spowodowało też, że często jedna taka instrukcja jest kompilowana kilka razy w pewien, specjalizując ją. Że na przykład, jeżeli to jest wywoływane z konkretnym argumentem, to możemy wygenerować jakąś zoptymalizowaną wersję. Więc generalnie przejście do tego sposobu i dodanie właśnie tych optymalizacji z jakimiś konkretnymi wersjami, z tego co się orientuję, spowodowało 10% przyspieszenie w wykonywaniu kodu Erlanga, kiedy to zostało wykonane. To są optymalizacje na poziomie bytecodu. To są optymalizacje, które są na poziomie bytecodu, okay, które są wykonywane w trakcie ładowania modułu. Bo jakby ten bytecode, który jest w module, który jest skompilowany, to nie jest bytecode, który się potem wykonuje. Ale to co, to one generują optymalny bytecode? Jest kompilator, który generuje bytecode. Znaczy, czy optymalny jest, czy nie jest optymalny. Okay, no dobra, jest w pewien sposób zoptymalizowany. Tak. Okay. Jest, tutaj o tym chyba wspomniałem gdzieś, tak. No tak bardzo krótko, ale jest cały loader, który jest odpowiedzialny za to, że jakby ten bytecode z tych plików transformuje do innego, do tego bytecodu, który będzie rzeczywiście wykonywany. A to jest jakoś zależne, nie wiem, od architektury? Czy... Tak, to jest w mocnym miejscu zależne od architektury. Co więcej, do tego bytecodu, który jest potem wykonywany, są wpisywane bezpośrednio na przykład adresy funkcji w C. Czy w tym konkretnym już procesie, jak jest załadowany, że on sobie z tego bytecodu bierze, dobra, to weź ten adres i wywołaj ten bytecode. Czyli bytecode nie jest uniwersalny? Ten załadowany nie. Ten załadowany jest konkretnie... Jest uniwersalny, tak. Dokładnie. To jest pewien sposób też, żeby dalej mieć bytecode zoptymalizowany pod konkretną architekturę, ale w plikach, żeby był bytecode uniwersalny. Taki powiedzmy... To jest, też można by na to spojrzeć, że to jest taki pseudo-JIT z bytecodu do bytecodu. Tak? Zamiast z bytecodu do kodu natywnego. No dobra, a ten bytecode na przykład, który jest złożony z tych podstawowych modułów, to jest ten bytecode plikowy. Czy tak, on też przechodzi przez ten proces? Tak, dokładnie. Też przechodzi przez ten loader. Więc dochodzimy do funkcji tej first process OTP, którą uruchamia nasz pierwszy proces tak naprawdę. Natomiast no, dochodzimy do problemu, bo żeby uruchomić proces, to potrzebujemy rodzica tego procesu. No a że to jest pierwszy proces, no to nie ma rodzica. Więc obejście jest takie, że jest stworzony taki jakby pusty, tam nazwany w kodzie dummy parent process. Ale to chodzi o to, że proces, który byłby niejako takim co, nadzorcą, tak? Wiesz co, nie, to nawet nie chodzi o nadzorcę. Dlaczego nie może być utworzony z tego procesu, który to tworzył? No nie, bo na razie nie mamy żadnego procesu w Erlangu. A teraz mówisz o procesie tak, Erlangowym? Tak, tak. Mówię o procesie Erlangowym. Tak, okay. Mogliby go nazwać orphan. No, więc to jest tworzony jakby taki pusty proces Erlangowy. Te wszystkie argumenty, których dotychczas jeszcze nie obsłużyliśmy w tych trzech rundach obsługi argumentów, które już mieliśmy, są kopiowane do tego procesu. Ten proces wykonuje, jakby uruchamia nowy proces przy użyciu funkcji early-init-start i ten jakby pusty proces jest usuwany w tym momencie. I ten early-init-start to jest tak naprawdę pierwszy kod w Erlangu,
który jest wykonywany. Więc teraz przejdziemy do kodów Erlangu. Więc pierwsze, co ten kod w Erlangu robi, to on ładuje, wywołuje takie callbacki onload. Każdy moduł może zdefiniować callback onload. Co ma być zostać załadowane, kiedy ten moduł jest załadowany? Co ma dodatkowo być wykonane? Najczęściej to jest używane do tego, żeby doładować jakieś dynamiczne biblioteki i funkcje napisane w C. Tak? I on jakby w szczególności tam można podmienić jakby niektóre funkcje Erlanga na implementację w C. I z tych modułów, które są preloadowane, jeżeli one tak mają, to nie zostało wykonane póki co. I w tym momencie to jest wykonywane. Takie jakby ręcznie te callbacki są wywoływane. No i potem przechodzimy już do wywołania rzeczywiście tej konkretnej inicjalizacji. I ta jest zaimplementowana w module, który się nazywa init. Ten moduł ma funkcję boot, która parsuje po raz kolejny, po raz ostatni już argumenty, czyli czwarta runda parsowania argumentów. Co o tyle jest ciekawe, że ten proces, ten moduł tak naprawdę jest napisany w Erlangu, ale nie ma dostępu prawie do żadnych innych modułów w Erlangu, no bo te jeszcze nie zostały załadowane. Jedynie moduły, które mamy załadowane, to są te preloaded. Więc on bardzo wiele funkcji implementuje od zera. Na przykład, nie wiem, ma implementację mapa, ma implementację jakby jak zamienić pomiędzy typami i tak dalej, bo te rzeczy jeszcze nie istnieją. Nie można było ich załadować? No widać, nie chcieli zwiększać tych preloadowanych modułów. Nie? Okay. Bo tak musiałbyś niektóre moduły z biblioteki standardowej też tak preloadować. Co w szczególności znaczy, że nie możesz ich hot swapować. Preloadowanych nie można hot swapować? Tak, tych preloadowanych nie można hot swapować. One są wkompilowane w maszynę wirtualną. Ale to wygląda tak, jakby były ładowane później każdy inny. Co? To wygląda tak, jakby były ładowane. Tak, ładowane są jakby jak inne, ale nie ma jakby ścieżki, żeby ich zamienić. Nie? Żeby podmienić ich. Nie przekonałeś mnie. Dałoby się pewnie to zaimplementować, ale chyba stwierdził, że nikt tego nie będzie potrzebował. Dokładnie. Dokładnie. Zatem wiesz, tu jest 30 lat nakładania rzeczy jedna na drugą, nie? Także też trochę tego jest. Tam też była pewna część kodu, która pozwalała przekazać własny moduł ten inicjalizujący zamiast tego init L, ale ona obecnie nie działa i nie da się jej wywołać. Jest kod, który to obsługuje, ale nie da się wywołać. To czemu? Ktoś by bo trzeba to znaleźć. A może kiedyś będzie znowu, no nie wiadomo, nie? Może ktoś powiem, przestało działać. No. Czy tak, ja widziałem 5-letni kod, którego się nie dało ogarnąć, a to ma 30. Nie, nie. Więc w szczególności ten init w tym procesie butowania uruchamia kolejny proces, który się nazywa tak init boot onload handler. I on jest odpowiedzialny za wywoływanie tych callbacków onload modułów, które wcześniej będą teraz ładowane. Potem jest inny cały proces ładowania modułów. Następnie uruchamiany jest kolejny proces, który jest koordynatorem całego butowania. I trzeci proces, który jest odpowiedzialny za ładowanie kodu. Potem ten proces, ten drugi, który jest tam, ten boot proces, ten koordynator, ewaluuje coś, co się nazywa boot script, o którym zaraz trochę więcej powiem. Na koniec tego wszystkiego są uruchamiane kolejne procesy, które zostały zdefiniowane z wiersza poleceń już, opcjami minus s albo minus run albo minus eval. One się wszystkie trochę różnią, ale nie wiem do końca czym. I init na koniec wchodzi w swoją główną pętlę, która obsługuje różne funkcje bezpośrednio na tym module. I tam mamy na przykład, nie wiem, mamy init stop, żeby zatrzymać całą maszynę wirtualną, albo init restart, żeby wszystko zrestartować. No i parę jeszcze rzeczy. W szczególności opcje, które init konsumuje, to jest właśnie ten plik butowania,
Ale to, co jest najciekawszą z tych opcji, wydaje mi się, że możemy przekazać, żeby opcja loader, która mówi na tym, że możemy ładować pliki albo moduły, albo z plików, albo możemy moduły ładować po sieci. Opcja ładowania modułów po sieci wykorzystywana jest jakby w praktyce. Jedno miejsce, o którym wiem, że jest wykorzystywana, to jeżeli uruchamiamy jakby w testach podrzędne maszyny wirtualne, żeby coś sobie robiły, to wtedy one ładują kod z tej głównej maszyny wirtualnej po sieci. Że być może są jeszcze jakieś inne use case, o którym nie wiem, ale... A jak to jest zrobione? Dość ciekawe. Wiesz co? Tam jest najpierw otwierany socket w UDP, po którym są wysyłane jakieś requesty takie pojedyncze, po czym te requesty z UDP powodują, że jest otwierany socket TCP, po którym są już bezpośrednio wysyłane. To. Znaczy to jest jakiś taki customowy protokół w TCP. Dwie maszyny wirtualne, które ze sobą tak, mają. Tak, tak, tak. Czy tam jest jakiś customowy protokół w TCP napisany. Który bytecode tam jest wymieniony? Nie mam zielonego pojęcia. W sensie ten... Tak, to jest dobre pytanie, ale obstawiam ten, że ten plikowy. Tak. A na przykład, jeżeli te dwie maszyny miały różne architektury, no to... Obstawiam, że ten plikowy. Tak, tak, obstawiam, że ten plikowy. Jeżeli by tam dodali ładnie w dokumentacji, tak, w Laravel też robią, że architektura musi być ta sama, to wtedy za darmo miałbyś, wiesz, już prekompilowaną, zoptymalizowaną wersję bytecode pod określoną architekturę. Czyż to nie brzmi pięknie? Tak. No, ale właśnie jeżeli chodzi o ten bootscript, to on jest udokumentowany, tam jego można tworzyć, ale generalnie to są instrukcje, jak uruchomić całą resztę systemu w OTP, jak uruchomić release. W szczególności release to jest sposób dystrybuowania już konkretnych aplikacji też, natomiast jeżeli mamy samą instalację Erlanga, to ona też jest releasem, który ma ten skrypt, więc jakby mamy ten domyślny, który zainstalujemy, a jeżeli wypuszczamy jakby własne aplikacje na produkcję, to często generujemy dodatkowe bootscripty przez jedno z tych narzędzi do publikacji kodu. Tak. I w szczególności ten bootscript ładuje wszystkie moduły, uruchamia wszystkie aplikacje, wszystkie procesy, no i powoduje, że nasz cały kod wstaje. A on ma jaki format? Bytecode? Tak, to jest skrypt, który jest potem kompilowany do pewnego jakiejś reprezentacji binarnej, która nie jest udokumentowana. Znaczy ona, bo ta reprezentacja binarna jest jakby używana wewnętrznie. Tak? Ale przez... to jest kod Erlangowy? Nie, to jest jakby... Takie coś... To nie jest kod, to jest jakby jakieś dane. Tak? Ale to są dane właśnie... No bo tutaj wyglądają trochę jak Erlangowe. Tak, no to jest składnia, tak, składnia jest Erlangowa. Składnie jest Erlangowa. Klor, ale w Erlangu. Tak, dokładnie. Tak, taki Lisp, ale w Erlangu, nie? W szczególności z takich ciekawszych elementów tego... ma myszka? Chyba nie ma myszki. No cóż, wskaźnika też nie mam. Może łapkę. W szczególności on tutaj ma informację o tym, że są te moduły preloaded, tak? I potem są... Potem jest parę elementów preload, gdzie w tym preload są ładowane już rzeczywiste moduły, które mają być załadowane. Są uruchamiane pewne procesy jądra systemu, w szczególności hard, który jest odpowiedzialny za restart całego systemu, jeżeli system padnie. Taki nie wiem, monit albo coś takiego, które jest wbudowane w maszynę wirtualną. Uruchamiany jest logger. Uruchamiany jest application controller, który zajmuje się uruchamieniem aplikacji, po czym application controller uruchamia aplikację kernela. Więc w pewnym sensie to jest takie rekurencyjne. Też te dwie aplikacje, czyli jest kernel i biblioteka standardowa, są w specjalny sposób uruchamiane, bo one zależą jedna od drugiej. Jakby kernel zależy od biblioteki standardowej, a biblioteka standardowa zależy od kernela. Więc one muszą zostać uruchomione w pewien specjalny sposób, bezpośrednio w tym skrypcie.
jeżeli byśmy mieli jakby nasze własne aplikacje, to w tym miejscu skryptu byłoby ładowanie wszystkich pozostałych modułów, które potrzebujemy, i uruchamianie wszystkich pozostałych aplikacji z naszego systemu. To, co jeszcze znalazłem ciekawe, to jak jest dynamicznie ładowany kod. Bo kod może być albo załadowany statycznie, wszystkie moduły Erlanga jakby są ładowane przez bootscript i potem koniec, albo może być dynamicznie ładowany. Jeżeli mamy jakiś moduł wywołany, którego jeszcze nie ma, to możemy poprosić, żeby maszyna wirtualna go znalazła i spróbowała załadować. I to jest zaimplementowane tak, że każdy proces ma flagę, która nazywa się error handler i która definiuje, ma pewien moduł. Domyślnie ten moduł to jest error handler. I gdy funkcja jest z modułu wywołana, który nie jest załadowany, to jest wywoływana jakby na tym module error handler funkcja undefined function i ta funkcja stara się załadować ten moduł. To jest w całości zaimplementowane w Erlangu, jak załadować moduł. Jeżeli uda się załadować, to wywołuje załadowany moduł. Jeżeli nie uda się załadować, znaczy jeżeli uda się załadować, ale ten moduł nie definiuje tej funkcji, której nie ma, to jest wywoływana, to może być wywołana magiczna funkcja handle undefined function. Co osoby, które piszą w Rubim, będą znały jako method missing. Także Erlang też ma coś takiego, ale nie polecam generalnie. Ja też nie, jeśli chodzi o method missing. A jeżeli rzeczywiście nic z tego się nie uda, to po prostu ten error handler się wysypuje i rzuca nam błędem. Taka ciekawostka, to, że ten error handler, ten moduł może zostać zamieniony, jest wykorzystywane przez kompilator Elixira, który kompiluje moduły równolegle, ale może się zdarzyć tak, że jeden moduł wywołuje drugi w trakcie kompilacji. Więc ten error handler, jeżeli jesteśmy w trakcie ten Elixirowy, który jest zainstalowany, jeżeli jesteśmy w trakcie kompilacji i wywołujemy inny moduł, który się akurat kompiluje, to on sobie poczeka, aż tamto się skompiluje. Żeby w pewien sposób rozwiązać ten brak determinizmu w takim jakimś równoległym kompilowaniu. Powiedziałeś, że moduły mogą być albo zdefiniowane, albo skrypcie, albo ładowane wnętrznie. Coś się tutaj zadziało. Rzutnik nie był na Erlangu. Nie, rzutnik nie był na Erlangu. Mój Mac też nie. Działa dalej. Dobra. Wyżej moduły mogą być ładowane albo z bootscriptu, albo dynamicznie. Tak. Znaczy, że nie mogą być w sensie, że musisz wybrać jeden z tych dwóch tak. sposobów? Tak. Czyli jeżeli załadowałeś bootscript, to już nic nie załadujesz. Nie. Jeżeli załadowałeś bootscript, to możesz dalej ładować dynamicznie. Okay. Tak, to można tak, zrozumieć, tak. że... Tak. Jeżeli załadowałeś bootscript i stwierdziłeś, że jest tam jest flaga mode embedded, to wtedy mówi, że tylko z bootscriptu można ładować. Nie? Znaczy, że wtedy już nie można. Wtedy dynamicznie już nie załadować. Znaczy możesz, jakby to wyłącza automatyczne ładowanie. Możesz załadować ręcznie ten moduł, wywołując tam funkcję code, load, module czy coś takiego. Ale jakby jak wywołasz jakąś funkcję na module, który nie jest załadowany, to on nie będzie próbował automatycznie załadować. A bardzo mi się też podobało, jak wygląda wywołanie funkcji, jak wywołanie błędu, jeżeli funkcja nie jest zdefiniowana. Po prostu kawałek kodu w Erlangu, który tym rzuca. Bardzo ciekawe mi się wydało to, że jakby to, że jak funkcja nie jest zdefiniowana, to nie jest jakieś głęboko w maszynie wirtualnej, jak rzucamy tym wyjątkiem, tylko jest kod w Erlangu, który się wykona w tym momencie i rzuci tym błędem. Erlang ma try-catch. Tak, ma. Po co? No nie wiem. Chyba jedna z pierwszych rzeczy to jest, że używajcie, tak? Pierwszy komentarz. No są miejsca. Więc w szczególności tam w tym bootscripcie możemy mieć wywołania takich dwóch funkcji, które są bardzo istotne. To jest application load, który ładuje plik app, który definiuje, co ta aplikacja, jakie ma moduły i jakie procesy będzie uruchamiać. Więc jakby application load tylko ładuje informacje o tym do maszyny wirtualnej, a następnie application start bierze tą informację, która została wcześniej załadowana i uruchamia tą konkretną aplikację.
uruchamia moduł, który ostatecznie wykonuje funkcję Application.start.link, która uruchamia proces, która wywołuje nasz kod. A to dlaczego jest ten to wywołanie procesu z wywołaniem procesu jest spowodowane tym, że całe I/O w Erlangu, jeżeli coś chcemy wypisać na terminal, też jest zaimplementowane w Erlangu jako wysyłanie wiadomości między procesami. W szczególności każdy proces ma inny proces ustawiony jako lider grupy, group leader. I jeżeli coś piszemy na standard I/O, to tak naprawdę to jest wysłanie wiadomości do group leadera. Więc co się teraz dzieje, jeżeli mamy naszego application master, który jest tym procesem, który uruchomiliśmy, i mamy naszą aplikację z naszym superwizorem, która chcemy ten pierwszy proces naszej aplikacji uruchomić i chcemy to zrobić synchronicznie. No ale w trakcie uruchamiania tej naszej aplikacji możemy chcieć coś wypisać na standard out. Ale jakby to jest wykonywane, byłoby wykonywane z tego samego procesu, który byłby group leaderem tej aplikacji. A więc mielibyśmy deadlock, tak? Bo jakby ten proces sam do siebie wysłałby wiadomość, no i sam sobie by nie odpowiedział. Więc dlatego jest ten środkowy proces wywoływany, który jakby ten group leader obsługuje I/O, ten nowy proces uruchamia, znaczy wywołuje naszą funkcję, która sobie może spokojnie pisać po standardowym wyjściu i dopiero ten drugi proces uruchamia naszego superwizora, naszej aplikacji. Także i to widać na przykład w obserwerze, może niektórzy z Was widzieli, jak tam się zobaczy, to na początku w każdej aplikacji są dwa procesy. Ten pierwszy to jest Application Master, a ten drugi to jest ten środkowy proces taki zrobiony do tego, żeby nie było deadlocka, który zawsze nigdy nie ma nazwy i jest dziwny i nie wiadomo czemu tam jest. To właśnie temu tam jest. Ten dodatkowy proces brzmi jak historia dosyć ciekawego baga, którego ktoś kiedyś... Tak, ale tak. Ale to szybko. Co ciekawe, to jest jedyne miejsce w kodzie, gdzie to jest wytłumaczone. Żadnej dokumentacji, nie ma ani słowa, dlaczego są dwa procesy. W kodzie jest tylko i wyłącznie ten diagram i dwa, trzy zdania na ten temat. A wait, to jest komentarz z kodu, tak? Tak, tak. Ja myślałem, że tylko narysowałeś. Nie. Okej, spoko, jeszcze. Ale ktoś musiał mieć inną zagwozdkę, jak przy, na początku zrobił I/O i dostał ten blog. Tak, zrobisz I/O i nic się nie działo. To musiało być 10 lat temu. No więc dochodzimy do tej aplikacji kernel, która uruchamia pewne serwisy jakby systemowe. W szczególności uruchamia parę dziwnych procesów. Z takich ciekawszych jest jeden proces, który jest odpowiedzialny za jakieś zarządzanie zasobami i liczenie referencji tych zasobów, ale w sumie jak próbowałem szukać w kodzie, czy on jest gdziekolwiek używany i nigdzie tego nie znalazłem. Zadam sobie jest, ale chyba nic nie robi. Z tego co wiem, prawdopodobnie kiedyś był używany. Natomiast z takich ciekawszych uruchamiany jest proces standard error. Jeżeli coś chcemy wypisać, już powiedziałem, że jeżeli coś chcemy wypisać na standard I/O, na standard out, to idzie do group leadera. Natomiast jeżeli chcemy coś wypisać na standard error, to idzie do procesu standard error, który jest uruchamiany dopiero w tym momencie. Więc dotychczas nie byliśmy w stanie pisać na wejście błędu. Uruchamiany jest też proces, który się nazywa user, który jest odpowiedzialny za shell, za wiersz ten poleceń erlangowy. Uruchamiany jest logger, ten prawdziwy. Wcześniej też uruchamiany był logger bezpośrednio z bootscriptu, ale to jest taki tymczasowy. Póki nie będziemy mieli tego prawdziwego, który ma ograniczone funkcje, ale jest w stanie coś nam wypisać, jak coś pójdzie nie tak. Potem uruchamiany jest taki proces, który nazywa Save Supervisor, który potem uruchamia parę innych procesów, w szczególności Boot Server, który jest tą stroną, jak pamiętacie, mówiłem o tym, że możemy ładować kod przez sieć. To ten Boot Server to jest ten proces w naszej maszynie wirtualnej, z którego możemy ładować ten kod. Uruchamiany jest jakiś Disk Lock, który jest tak naprawdę... jest implementacja jakby coś w stylu logów
na zasadzie jakby tak jak Kafka jest zaimplementowana, tak, że ma jakby stałe logi, że jak w Postgresie jest write ahead log, który zapisuje wszystkie operacje, to w Erlangu mamy też implementację czegoś takiego i to jest wykorzystywane między innymi przez Mnezję, czyli tą bazę danych, która jest wbudowana w Erlanga. Pewnie dlatego to jest tutaj. No i parę innych rzeczy. Co ciekawe, onload, te callbacki onload ze wszystkich tych modułów, które dotychczas załadowaliśmy, wykonywane są dopiero teraz. Nie mam pojęcia czemu. I one są wywoływane jakby supervisora. Po prostu jest wysłana wiadomość do tego procesu. Może czekamy na to, że standardowo będzie dostępny. Nie wiem, natomiast to takie zagnieżdżone jest i takie po prostu, no to teraz sobie wywołajmy onloady. Ale czemu teraz? Nie ma nigdzie wytłumaczone. Jakieś były wcześniej. Prawdopodobnie. Uruchamiany jest również mechanizm RPC. Uruchamiany jest moduł global, który jest jakby globalnym rejestrem procesów w całym klastrze. Uruchamiany jest moduł InetDB, który implementuje DNS-y. No i ewentualnie jest potem tam jeszcze parę innych rzeczy. Tak, i to w sumie był chyba ostatni slajd, także takie podsumowanie. To jest ten moment, w którym zaczyna nam migać shell. Tak, dokładnie, dokładnie. I w tym momencie dostajemy shella, w tym momencie jest wszystko uruchomione.